pierwszy raz tak dziwnie się poczułem. Zamiast euforii się cieszyć się w ten sposób zareagowałem. Czy jak wizualizowałeś sobie ten pojedynek, w ogóle myślałeś, że będzie może potrwać tak szybko? Nie, absolutnie. Myślałem, że ten walk będzie trwała 3 rundy. Że na punkty się rozstrzygnie, tak przeważnie zakładamy. Jeżeli w coś wcześniej wchodzi, to trzeba walkę zakończyć. No już jak wszedłem do klatki, już nie myślałem o tym, że to jest Michał. No ale tak, jak już nawet wygrałem tą walkę, już czułem, że to nie jest to. Czyli to można zrozumieć, że nie chciałbyś czegoś podobnego powtarzać i ewentualne jakiekolwiek tutaj dywagacje na temat ewentualnego rewanżu to w ogóle nie wchodzą za bardzo. To jest tylko dywagacje ewentualnie. Teraz zależy tylko od KSW i od samego Michała, czy on na to zasługuje. Jeżeli on chce rewanżu, jak najbardziej. Aziz Karaoglu wygrał swoją 3. walkę w KSW i dąży on do walki o pas, ale wiadomo, że to też jest twój kolega. Czy tu będzie, może być taka sytuacja z Manerem? Wygrałem tą walkę, dajcie mi się nacieszyć z jednej strony, z drugiej strony tam, no wiadomo co. Nie myślę o tym teraz, to już niech Federacja KSW tam decyduje, co będzie dalej. A jak się czułeś po operacji? No bo teraz możemy stwierdzić, jak ta walka przebiegła, czy nie dolegało ci ani już nawet nie fizyczne dolegliwości, ale jak psychicznie? Niestety psychicznie tak, jak najbardziej. Bardzo długo dochodziłem siebie psychicznie do siebie. Nie, już tam jakieś tam reszki mam w głowie, ale to już mija. Fizycznie byłem w 110%, tak dobrze nigdy się nie czułem. Tak szybkie i tak dobrze przygotowane przez moich trenerów, przez dietetyka, przez mojego fizjoterapeuty, bo to jest cały sztab treningowy. Taką pracę, którą włożyli teraz we mnie, po prostu ja miałem gdzieś tam problem z głową i musiałem, oni to musieli ze mnie wszystko robić. Ja tylko przychodziłem i robiłem trening. Pytałem się, czy będziesz jadł cukinię przed walką, jadłeś? Jadłem cukinię, jadłem. No, można powiedzieć, że to była jedna z twoich najważniejszych walk w karierze. Powiedz, czy też był jeden z najlepszych dopingów w twojej karierze? Doping był, mi się wydaje, troszeczkę tam 50-50. Że i kibicowali Michałowi, i mi kibicowali. No pięknie, bo fajnie poczuć to, że jednak tyle kibiców. No, ta walka była naprawdę, uważam, że walką taką. Ja myślę, że takiej walki nie było, jeżeli chodzi o poziom, bo uważam, że. Czy no nie było, nie chciałem tam być tak, jak dziwnie to wyglądało, ale chodzi o to, że tyle ilość takich kibiców, która była podzielona do tej sali, na tej hali 18 tysięcy i wszyscy, część krzyczy Michał, część krzyczy mamy, to jest piękne tego sportu. Walka zapewne nie była najtrudniejsza, ale czy przygotowania były najtrudniejsze, najcięższe? Tak, przygotowanie było też ciężkie, ale jakoś tak tym razem przez tą przerwę bardzo mocno się przełożyłem na trening, do treningu. Z tego względu, że to było też Michał Matella, bo to jest mistrz i dlatego musiałem dobrze przygotować do tej walki. Przygotowaliśmy się u siebie w klubie razem z chłopakami. Od siebie wszystkim dziękuję za to, że pomogli mi w sparowaniu, jak sparingu partnerzy, wszystkim chłopakom od nas, chłopakom z Berkutu, którzy przyjechali z Groznego, Albiemu Agujewu. Całej ekipie mojej dziękuję za to, bo to jest sukces tak naprawdę nasz wspólny. A jak widziałeś walkę Anzora, czy nie miałeś? Tak, oglądałem. No jak oceniasz to powierzenie? A co, było nudne? Nie, bo chodzi mi o to, że walczy inaczej. Walczy troszeczkę, to jest ten zawodnik jest takim diamentem, którego trzeba doszlifować. Bo on za bardzo, albo jak się bije, to zaczyna na najwyższe obroty wchodzi i tak bije się, ale później mu czegoś brakuje tam, gdzieś tam zafauluje albo coś. Mówisz o tym kolanie, co tam w plecy trochę poszło? Delikatnie? Nie. Wcześniejsza jego walka. Mm-hmm. Teraz ta walka była bardzo mądrze prowadzona, całkowicie go zdominował, bo nie dał mu szans żadnych. Wykorzystał swoją mocną stronę, którą trzeba tak robić i na każdej walce. Trochę tego takiego szaleństwa, to czego doszlifować, żeby było troszkę szaleństwa, trochę rozumu i tak, żeby walczył, żeby troszkę przyspieszył, obalił, pobił, przyspieszył i żeby te walki były ładniejsze i skuteczniejsze. Oczywiście wiadomo,
ta walka, to wszystko już o niej opowiedziano, natomiast czy wy sobie z Michałem wyznaczyliście jakiś ewentualnie potem termin, jak już po walce będzie, żeby się spotkać i tak normalnie pogadać, tak już poza klatką, coś rozmawialiście na ten temat? Zaraz się pogadamy. Zaraz. Okej? Okay. Wiem, że pytanie trochę takie nietypowe, ale ile sobie jeszcze lat dajesz w MMA, bo lata płyną. Dziękuję ci. Tak? Nie, bo ja wczoraj dostałem taki moment, że mówią, że mamy zardzewiał. I ja tak się dziwiłem, mówię, z czego to było w ogóle wzięte, że zardzewiałem. Że mówią, mamy nie jest ten, co przed kontuzją. Ktoś nie wiem skąd to szło, takie pytanie. Myślałem, że kontuzja coś zmieniła. Nie, dostałem takie pytanie, nie wiem od kogo, ale dostałem takie pytanie, że taki zdziwiony byłem. Pozdrawiamy mądre pytanie. Zerudy włos na brodzie. Dima, privet. I tak byłem zdziwiony, mówię, gdzie oni, skąd to się wzięło, że ja zardzewiałem, bo i mi się wydawało, że jestem dobrze przygotowany i postawiłem tym razem tak szybki, jak w tym przygotowaniu mi się wydaje, że nigdy nie byłem. Postawiliśmy tylko i wyłącznie na dynamikę, na kondycję, na dynamikę. Nie było innych tam robionych, tam parę technik było robionych, w stójce jakieś rzeczy było robione, ale wszystko było postawione na dynamikę. To gratulujemy w takim razie. Dziękujemy.